Witam się, nazywam się Mati, a dziś opowiem wam o nowym biznesie Queen of the Black. Jeśli ktoś z was w przeciągu ostatniego pół roku pomyślał sobie: kurde, no cicho tej Julce, może się w końcu ogarnęła? Jest w błędzie. Jeśli ktokolwiek z was pomyślał sobie teraz: Mati, no przecież miałeś o niej nagrać dopiero gdy odwali coś grubszego niż to, że zdemolowała komuś mieszkanie i zadłużyła się jeszcze bardziej. Uspokajam, zrobiła. Na potwierdzenie tego pierwszego po prostu powiem wam, co słuchać u Julki, a może po prostu dam jej się wypowiedzieć. Prawda? Prawda? I tam, moi kochani, ogólnie wiem, że mi nie wierzycie przez to moje zane głupie pranki, że to teraz naprawdę się stało, ale to jest poważna sytuacja i nie umiałabym żartować sobie z takich. Tylko kłamstwem wtedy sobie pozwolę. Dlatego naprawdę Sebastian mnie pobił, po prostu dusił mnie. Może się troszeczkę zamknę i... Zaraz, Mati, przecież to Queen of the Black. Pozwól jej mówić, ona się sama zniszczy. Aha, no dobra, okej. Ja mu wybaczyłam najpierw, że mnie pobił. Był tu dzisiaj u mnie, u babci. I ogólnie obiecywał, że nigdy już tego nie zrobi, tak dalej. I mu wybaczyłam, ale dowiedziałam się jeszcze dzisiaj, że mnie zdradził. Także to definitywny koniec i w ogóle... Nie powinnam wybaczać mu czegoś takiego jak to, że mnie zdradził po prostu. I jeszcze taki ciekawy fun fact, to, że ukradł mi 6 tysięcy z konta. Rzeczywiście fun fact, sam się nawet nieco uśmiechnąłem. Zdjęcie zrobione przez mamę Sebastiana, jak uciekałam przed nim i później mnie stłukł. Na live jakiś opowiem wszystko, bo za dużo do gadania. Nie. Przecież nie można być aż takim głupim. Przecież... Nie da rady. To jest niemożliwe przecież, żeby mówić, że pobił nas chłop i sfotografowała to mama. Że my jesteśmy ofiarą i mama oprawcy zrobiła zdjęcie całego zdarzenia. Nie da rady. Nie można być aż tak. Julka jak to Julka, chwilę po tym jak powiedziała, co zrobił jej chłopak, a nawet pokazała, co zrobił jej chłopak, szkoda, że jego mama tego nie nagrała. Zaprosiła na swojego TikToka, ponieważ w końcu chce coś zrobić ze swoim życiem. Trzymam kciuki, Julka, po 3 latach zapowiedzi może w końcu udać się zacząć. A następnie... Żałuję, że robiłam te głupie pranki, że mi teraz nie wierzycie. Nie robię nic dla wybicia, tylko chcę po prostu zniszczyć mu życie. Czajcie po prostu... Nikt mnie tak źle nie potraktował i zobaczycie, nie zobaczycie mnie z nim w ogóle już nigdy w życiu. Obiecuję wam. Nie no, Julka, nie łam się. Ty... sprawić pelerynę niewidkę na przykład, żebyśmy nigdy już jej nie musieli komentować i oglądać. I o 15 sesja, na którą się tak cieszyłam, nie mam tak siły, czuję się jak wrak, ale bardzo mi zależy na sesji i w ogóle całe plany mieliśmy ustalone z Sebastianem, a teraz sama jak mam je robić, nie wiem jak i jestem zmęczona. Proszę nie najeżdżajcie na niego, ja go naprawdę kocham i jestem z nim dalej i będę pomimo tego co zrobił, proszę odpuśćcie. Jedynie długo robić sobie sexy zdjęcia na OF, najchętniej bym leżała parę miesięcy w domu i nic nie robiła, ale muszę coś robić, nie rezygnować ze wszystkiego przez Sebastiana. Tylko że zaraz zemdlaję, bo już trzeci dzień nic nie jadłam. Dam radę, idę na sesję zdjęciową, nie poddaję się, go też nie zostawiam i nigdy nie zostawię. Przepraszam wszystkie kobiety, które były ofiarami przemocy, że mogłyście to odebrać jak prank z tak poważnej sytuacji. Chciałem go chronić, żeby wszyscy myśleli, że jest idealny, żeby mogła go zabierać do znajomych. Przepraszam, jest mi strasznie głupio.
Proszę, bądź ze mną. Kurczę, kocham cię najmocniej na świecie i nie wytrzymam bez ciebie. Jestem ci wierna i będę i zawsze będę przy tobie. Proszę, przyjedź. Czyli to koniec, tak? Kurczę, ja myślałam, że dalej jesteśmy razem. Przecież nic nie zrobiłam i w życiu bym go nie zdradziła, ale jestem pewna, że on już to zrobił. Okej, okay, jak tak chcesz, to kocham cię najmocniej na świecie i powodzenia w życiu. Całą noc nie mogłam spać w ogóle. Nie mam już po co istnieć w ogóle. Czemu on gadał z jakąś babą na story mi to robi, dlaczego on mi to robi, poddaje się, żyj szczęśliwie. Ja myślałem, że jesteśmy dalej razem i że jego słowa nigdy nie zostawię, były prawdą, a tu ciul, chodziło tylko o odzyskanie Insta, żeby popisać do dupeczek. Boże, nienawidzę siebie. Z nikim go nie zdradziłam, Patryk, którego on zresztą też zna, do którego przyjeżdżaliśmy razem, tylko mnie wspierał i uspokajał, jak zaczynałam mieć szał, bo chciałam sobie zrobić krzywdę. Ludzie, nic mnie z nim nie łączy, ja kocham tylko Sebastiana. Super, nawet na bank się zalogować nie mogę, więc nawet nie mam jak funkcjonować. Boże, nigdy w życiu bardziej nie cierpiałam, nigdy. I tak cię kocham najmocniej na świecie i będę czekać, zawsze będę czekać, pomimo, że to ty spieprzyłaś. Przepraszam i tak. Tak, moi drodzy, ja również nie pamiętam, kiedy ostatni raz czułem się aż tak głupi. Pamiętam dokładną datę. 15 stycznia 2023, ponieważ wtedy właśnie nagrałem film ostatnio o Julce. Przechodząc jednak do jej biznesu, jak wszyscy wiemy, jest ona rekinem. Zaczynała od skamu, później kontynuowała na skamie i skończy... bardzo możliwe, że na dołku. Ale co ja tam wam będę reklamował? Niech sama Julka przedstawi te telezakupy Mango. Chcesz sobie zaoszczędzić albo zarobić, to polecam tego chłopaka, bo oferuje ciekawe oferty i pomaga. Także wbijajcie na tego Telegrama, to sobie coś dorobicie albo zaoszczędzicie pieniążki. Kurczę, pieczono, zaoszczędzić można jeszcze zarobić? No ja jestem zainteresowany. Mam szczerą nadzieję, że dosłownie nikt w ten sposób nie zareagował, albo że jak najmniejsza część osób w ten sposób zareagowała, ponieważ gość, którego Julka reklamuje, to chłopak, który specjalizuje się w robieniu tak zwanych klonów. I już spieszę z wyjaśnieniami, w co tym razem Julka się wpakowała. Carding to przestępstwo polegające na wykorzystywaniu przez przestępców numerów cudzych kart płatniczych. Naturalnie najczęściej polega to na zamówieniu usług lub towarów na koszt osoby, której numery karty zostały pozyskane. Carding polega na czterech metodach. Metodzie mechanicznej. Sprawcy pozyskują tutaj numer kart płatniczych za pomocą technik komputerowych programów szpiegowskich typu spyware, koni trojańskich, wirusów oraz za pomocą tzw. farmingu, czyli nieświadomego korzystania przez ofiarę z podrobionej strony internetowej, np. fałszywej strony banku. Metodzie wyłudzenia danych. Sprawcy przez różnego rodzaju pozorne działania, np. rzekomy telefon z banku lub e-mail od banku z prośbą o odpowiedź, wyłudzają dane dotyczące karty płatniczych bezpośrednio od ofiary. Metodzie podejrzenia danych. Sprawcy pozyskują te dane wskutek obserwacji danej osoby lub grup osób w różnych sytuacjach, np. podglądają lub fotografują numer karty kredytowej, metodzie zakupu danych od nieuczciwych osób mających dostęp do danych banków oraz innych instytucji przetwarzających takie dane. I najważniejsze, przestępstwo cardingu w kodeksie karnym jest ujmowane jako przestępstwo oszustwa, artykuł 286 kodeksu karnego i grozi za nie kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Należy również dodać, iż za powyższe przestępstwo będzie odpowiadać także osoba, która znajdzie w internecie program generujący numer kart płatniczych dla banków i z niego skorzysta lub też taki program napisze sama i wykorzysta. Ale moi drodzy, to nie koniec, ponieważ Julka postanowiła grubą kreską oddzielić się od skamów i postanowiła się faktycznie przebranżowić, ale po raz kolejny, co ja będę wam mówił? Niech Julka przemówi. Jako mój kanie, ogólnie doszła do mnie bardzo fajna paczuszka z zielonymi kwiatuszkami, także jeśli byście chcieli też sobie bez przypału zamówić i ma też na przykład hodowlane grzybki czy inne takie, to wbijajcie na ten link, na pewno znajdźcie coś dla siebie, naturalne rzeczy są najfajniejsze. A powiem wam, że bardzo fajne te zielone kwiatuszki, także polecam i no, co, łapcie Telegrama, sprawdźcie sobie, co tam byście chcieli i jak zamówicie, możecie dać znać i recenzję dać też. Telegram osoby, która zajmuje się sprzedażą rzeczy wyskokowych. Podsumowując, czy Julka się zmieniła? Jeśli tak, to tylko na gorsze. Czy Julka przestała brać to, co brała? Jeśli tak, to tylko dlatego, że poszerzyła swoje horyzonty. Czy Julka się zmieniła? Tak. O całe 360 stopni. Ale dla wszystkich zainteresowanych losem Julki oddaję głos specjaliście. No dobra, jeżeli chodzi o Queen of the Black, to tutaj mamy dwie opcje. Mamy środki odurzające i mamy te wszystkie karty tam rzekomo płatnicze. Jeżeli chodzi o środki odurzające, znaczy generalnie według mnie będzie ciężko jej cokolwiek udowodnić, ale jeżeli chodzi o środki odurzające, to tutaj mamy taką furtkę, to jest artykuł 59 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, że tam oczywiście on mówi o tym, że kto sprzedaje i tak dalej, ale kto ułatwia dostęp.
Tylko to jest tak naprawdę rola sądu teraz, żeby orzec, czy samo takie powiedzenie o tym, że jest takie konto gdzieś tam na Telegramie i tak dalej, czy to już jest ułatwianie. Nie wiem, według mnie tak, według sądu cholera wie. No, żyjemy w takim państwie, że wyroki sądu są mega nieprzewidywalne i nie mamy prawa precedensowego, więc tak naprawdę każdy sąd, każdy sobie rzepkę skrobie, że tak powiem. Więc nie wiemy, jak na to sąd zareaguje. Jeżeli chodzi o tą opcję z tymi kartami i tak dalej, to według mnie to już w ogóle jest tak mega rozmyte przez nią w samej wypowiedzi, że ona tak naprawdę nie mówi żadnych konkretów i nie wiem, czy ktoś jej przygotował tą wypowiedź, czy nie, bo szczerze mówiąc, niczego jej, no, nie chcę też jakoś dyskredytować osoby z powodu jej intelektu, ale wydaje mi się z tego, co ona mówi i w jaki sposób żyje, że nie jest to najbardziej lotna osoba, którą zdarzyło mi się słuchać w internecie, że ona, no, nic nie można jej zrobić za to takie rozpowszechnianie tego, nie wiem, ułatwienia jakichś tam szemranego korzystania z kart. Tyle. No, także wracając do pierwszych słów z tego filmu, pół roku nic nie było, nie słychać, faktycznie, kurczę, może się zmieniła. Pamiętaj, Julka, trzymam kciuki, ale w sumie trzeba Julkę docenić, moi drodzy, ponieważ upór w swoim postanowieniu i w tym, że ona widzi na przykład głębszy sens w tym, co robi, jest naprawdę godny podziwu. Takie samo zaparcie, żeby dalej robić to samo przez kolejne lata, jest naprawdę godny pożałowania. Bonusowa runda, moi drodzy. Pamiętacie Claudę Lizę, nie? Taka dziewczyna, co to o niej nagrywałem filmy. Co jakiś czas się do mnie odzywa. Ona zakłada mniej więcej tam raz na 3 miesiące konto, obserwuje mnie i później to konto usuwa. I później za 3 miesiące to samo, i kolejne 3 miesiące, i kolejne 3 miesiące tak samo. Natomiast, moi drodzy, pomiędzy tymi nowymi kontami zawsze pisze do mnie Claude Lisa, chociaż tutaj nie mamy potwierdzenia, że to Claude Lisa, więc ciągle będę mówił, że na pewno nie Claude Lisa. Napisała do mnie. Postanowiłem, że przeczytam wam tę konwersację, ponieważ jest tak fajnym, nawet nie podsumowaniem, tylko jest tak fajnym elementem pozytywnym, że po tym, co właśnie obejrzeliśmy, przynajmniej na koniec się będziemy mogli uśmiechnąć. Dlaczego nie usunąłeś filmów z Claude Lisa? Podobno niedawno znów była jej miniatura. Po czym napisała do mnie kolejna osoba, która na bank nie jest Claude Lisą, moi drodzy, tym razem. I dostałem taką wiadomość. Znów zaczepiasz Claude Lisę? Ona pisała od 5 października, ja w niedzielę napisałem OK.
Pozdrawiam Klaudę Lizę. Dziękuję wszystkim osobom, które zobaczyły ten film wcześniej. Tu macie Instagrama, tu macie Select Shop, a tu macie Republikę Smakoszy i moi drodzy 20% zniżki. To się nie powtórzy. Zapraszam serdecznie korzystać. Natomiast mam nadzieję, że chociaż na odcinku się troszeczkę uśmiechnęliście i że podoba wam się powrót do tych filmów nie pogadankowych, a tych, które mają montaż, na tych, których się można troszeczkę bardziej uśmiechnąć. Pamiętajcie, co złego to nie ja. Trzymajcie się czyści. Bye. Sławnym być mózgu nie musisz mieć, żadna to tajemnica. Klaudia być jak gwiazda tu lśnić, pa 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 pa. Klaudia Liza!